Hej, tu RPM. Mam cię dla was tym razem opis gry Total War Arena. Jest to gra strategiczna. Kiedyś była tutaj na europejskich serwerach. Niestety nie przyjęło się to, upadło. Teraz to przejęła firma chińska. No i w Chinach została ta gra wydana. My możemy sobie oczywiście na te chińskie serwery wejść. No nie ma za dużych tutaj opóźnień. Ja tutaj puszczę grę. No ale pierw chcę wam po prostu opisać grę, z czym to się je, o co tutaj chodzi. To chodzi o to, jest to w sumie na wzór troszkę czołgów, czyli co, zdobywamy tam doświadczenie, mamy tutaj drzewko, umiejętności, dowódców mamy. To może zaczniemy od początku. Z lewej strony są armie. Armie to nic innego jak po prostu tutaj nacje, to jest Rzym, Grecja, Barbarzyńcy oraz Kartagina. Dodatkowo generałowie, którzy są do wyboru, niektórych można tutaj kupić za wolne doświadczenie, to jest wolne doświadczenie. Ja grę mam po angielsku, głos i napisy są w języku angielskim, trzeba to ustawić w plikach. Ja poradniki do ustawienia tutaj wszystkiego prześlę wam pod filmem, jak się zarejestrować, co zrobić. Znalazłem tutaj na YouTube właśnie takie fajnie już przygotowane rzeczy, co sobie można bez problemów z tym poradzić. No to zaczniemy. Jak mówiłem, Grecja, Barbarzyńcy, Kartagina, Rzym, ale dojdą jeszcze kolejne tutaj frakcje. Mają dojść Chińczycy, oczywiście, Barbarzyńcy oraz tutaj Persja. To może zaczniemy. Rzym posiada aktualnie czterech generałów. Każdy generał posiada swoje tutaj umiejętności. Po prawej stronie są umiejętności tych generałów. Mamy tutaj szarże piechoty, testudo do osłony, właśnie mamy missile block, tutaj szansa zablokowania tutaj od łuczników, na przykład strzałów, no i zemstę też, która daje więcej nam damage'a, melee attack. Ja może tych generałów nie będę opisywał, bo nie o to chodzi, jakie tutaj umiejętności. Jeśli ktoś sobie zainstaluje grę, to sobie sam mniej więcej sprawdzi. Ja chcę tylko tak opisać. Ale z Germania, Sulla, Cezar, Scypion głównie do kawalerii. Tak mamy, że mamy tutaj dowódców. Później są jednostki, też które możemy. A w sumie może zrobię inaczej, zrobimy tak. Tutaj Germaniaka i jednostki. No i tu akurat na piątym poziomie, który możemy załadować. No tu się po prostu zamienia to. Te, które są aktualnie przez danego generała dowodzone. Można trzema tymi jednostkami dowodzić. Tutaj sobie jest drzewko umiejętności, które możemy odblokować za doświadczenie zdobywane podczas bitwy. I później się przechodzi coraz to, kolejne są tiery, coraz to lepsze jednostki. No i tu mamy już w sumie to, co najważniejsze, to jest to drzewko. Tutaj lepiej to wygląda. No i możemy legionistów. Później mamy ciężko opancerzonych legionistów, kawaleria. Tutaj mamy pile, no i ciężki sprzęt, skorpiony, artyleria, katapulty, no w taki sposób. Każde to jakieś swoje, są te jednostki, mają swoje też umiejętności, posiadają swoje tutaj cechy, przedmioty, które możemy używać. Dodatkowo nam to oczywiście zwiększa wszystko, siłę bojową ogólnie tych jednostek podczas bitwy, cechy. Za dużo tu się nie zmieniło. Może najbardziej to się zmieniło, to bitwa. Teraz trzeba punkty przejmować. Tą bitwę oczywiście puszczę. Tak wygląda mniej więcej drzewko. Na 10 poziomach mają być rankingi. Chińczycy też będą tworzyć turnieje z nagrodami pieniężnymi. Więc troszkę ta gra będzie też chciała wejść tutaj w sferę e-sportową. Tu mamy jeszcze. To jest to drzewko umiejętności dowódcy. Akurat cały czas mamy tutaj Germaniaka. No i też możemy, to jest takie drzewko, możemy gdzieś odjąć, żeby gdzieś, powiedzmy, dodać. I też tutaj mamy przyspieszenie, akurat tutaj do tej szarży piechoty. Tak mówiłem, każdy generał to ma trzy umiejętności, ostatnia jest najmocniejsza. Z prawej, później mamy tak, cały czas jesteśmy przy tych armiach. Powiedzmy, zrobimy sobie drzewko
musimy wybrać generała, żeby móc to zmienić. O, w taki sposób teraz możemy zobaczyć drzewko greckie. To też mamy tutaj hoplitów, łuczników, procarzy, kawaleria i też w sumie swoich generałów, którzy mają też umiejętności. Każdy ma tutaj 3 umiejętności, to są one wypisane. Tutaj można je ulepszać, czyli te drzewko. No i zdobywamy wolne doświadczenie. Doświadczenie wolne również zdobywają generałowie, którzy się tutaj ulepszają. To jest drzewko do... To jest krótka informacja, co to jest za postać. Generałowie też muszą zdobywać wolne doświadczenie, żeby tutaj awansować na wyższy poziom. Czym wyższy poziom, tym te jednostki możemy tym generałem na tych wyższych poziomach dowodzić. 3 jednostki, 3 rodzaje łuków. Nie moglibyśmy na przykład z drzewka tutaj 4 poziomu, nawet jeśli by było odblokowane tam innym generałem, to nie możemy używać na tym generale tutaj wyższego poziomu, no bo ten sam generał jest na, tylko ma trójeczkę, więc musielibyśmy mniej więcej grać, żeby bardziej tutaj awansować, ewentualnie użyć wolne doświadczenie. To mamy wolne doświadczenie. Tutaj oprócz tego jeszcze jest srebro, złoto to jest waluta premium. I tu mamy jeszcze, jeśli chodzi o tą walutę premium, te złoto. To te złoto zdobywa się poprzez tutaj levelowanie naszego konta. Czym lepszy tutaj, czym więcej gramy, czym mocniejszy poziom, tym więcej tego złota się zdobywa. Za złoto można tutaj praktycznie wszystko kupić. Ja zaraz tutaj pokażę wam, co jest tutaj za złoto. Złoto to jest, można je użyć do konta premium, czyli szybciej to wszystko będzie tutaj nam się zdobywało. Do dowódców też możemy za złoto, ewentualnie za wolne doświadczenie. Pokażę jakieś tam bitwie, te wolne doświadczenie na się zdobywa. Jednostki premium, które są mocniejsze oczywiście podczas walki, no ale z tego co widziałem, to nie jest tak, że to by było jakieś niemożliwe do pokonania. Jest troszkę mocniejsze, ale nie jest na przykład na 10 poziomie. On nie ma tutaj jednostek na 10 poziomie, tych, które można kupić za złoto. Dlatego, żeby po prostu wszyscy, którzy powiedzmy nie używają złota, mogli bez problemów też te jednostki pokonać. Więc tak to wygląda. Tutaj jest konwersacja doświadczenia, które jest na jednostkach, żeby było zrobione jako wolne. To oczywiście za pomocą złota. I tu jeszcze są rzeczy kosmetyczne. Kolejne tutaj są dni premium. Kolejny jeszcze raz profil, staram się czytał. To mamy po prostu takie statystyki, liczba zwycięstw, rozegranych bitew, tutaj jakimi frakcjami gramy, średnia tutaj zabitych podczas bitwy, wolne doświadczenie na jednostkach, no i srebro. Tutaj są dowódcy, jednostki, osiągnięcia, które też się zdobywa. Też taka fajna zabawa i te poziomy, które wam pokazałem. Jedziemy dalej do tej lewej strony, ponieważ te wszystkiego wam nie pokazałem. Barbarzyńcy też mają swoich tutaj generałów. Mają jednostki takie ciekawe jak pieski z nowych, też mają łuki. Pieski to jest tutaj, o właśnie tresura takich psów, które są... Powiem tak, na czym to polega? Powiedzmy, kawaleria niszczy łuki niszczą piechotę. Piechota też może się osłonić, więc to jest papier, kamień, nożyczki na takiej troszkę zasadzie. No i do tego jeszcze dochodzą umiejętności. Na przykład powiem wam, jak wygląda kawaleria. Kawaleria barbarzyńska jest szybka, w szczególności chodzi o Arminiusa jako dowódcę, który po prostu uderza, powiedzmy, w łuki, zadaje szybko obrażenia i szybko ucieka. Na takim czymś polega jazda barbarzyńska. Grecka znowu jazda. Tutaj na przykład Aleksander Wielki jest od jazdy, też ma swoje tutaj umiejętności. Polega na tym, że po prostu robisz szarże w przeciwnika, bardzo dużo masakrujesz, robisz mu kowadło, czyli go uciszasz i uciekasz. Bardzo dużo zadaje tutaj obrażeń właśnie szarża grecka. A znowu rzymska jazda, tutaj Cypern Afrykański dobrze sobie radzi na jeździe, tu mamy taką jazdę, to ona jest bardzo dobra do walki, powiedzmy, też ma dobrą szarżę, taką średnią w sumie,
i dobrze, ale najlepiej walczy wręcz. Czyli po prostu jakaś, powiedzmy, jakaś potyczka tam, jazda przeciwko jeździe, no to wtedy ta rzymska powinna w miarę to wygrać. No i też później są jeszcze bonusy od terenu i tak dalej, i tak dalej. Już armię mamy, później jest nauka, jest tutorial, game mode, też takie poradniki w języku angielskim, social tutaj, chodzi o społeczność w sumie. Najlepiej to po prostu wytłumaczyć. Też możemy kogoś sobie dodać do party. Wtedy w party gra się lepiej, zespołowo bardziej. Też mamy, kto jest aktualnie, nie, kogo nie ma w grze, kto jest dostępny, kto gra, kogo możemy dodać. Tu mamy jakiegoś live'a. Powtórki nam się wczytują, moje, przyjaciół. Ja teraz powtórków może nie będę ukazywał powtórek, bo chcę wam po prostu grę puścić. Shop to jest ten sklep, taki to już wam pokazywałem. To zaczniemy, może sobie weźmiemy Kartaginę, Hasdrubala jako dowódcę. No i puścimy, żeby wam pokazać, na czym polega gra. Aha, no to są jeszcze też dzienne zadania, które możemy wygrać. Wolny X, to wolne doświadczenie, troszkę srebra. Chodzi na przykład, żeby zadać uszkodzenia grając grekami, poziom tieru od 1 do 4. No i jeśli chodzi o rodzaj wojsk, to kawaleria. Takie zadanie po prostu jest, możemy z jakimś obojętnym generałem zagrać grecki. Na razie tego zadania nie robię. Chcę wam puścić grę, pokazać wam, jak wyglądają walki. No bo tutaj drzewka, to wszystko fajnie to wygląda. Słonie są na przykład. No, też bardzo fajna jednostka. Słonie można oszczepami załatwić, albo też kopitami, falangą taką cięższą. No to ma Grecja akurat. Więc każda jednostka na coś jest kontra. Piechotę można wytuć tutaj, znaczy piechotę, konicę można wytuć piechotą na przykład też łatwo. Bo tak w miarę jeszcze ona to walczy. Jeśli powiedzmy grecka zrobi szarżę, no to jest ciężko, nie? Ale jak tak później dochodzi do jakiegoś starcia bez tej szarży, tej greckiej, na jakimś polu dorwiemy to miazdę, no to możemy ją piechotą też rozwalić. Ale lepiej to hopitami w sumie. Hopici są jeszcze mocniejsi na kawalerię. Więc coś tam bije jedno, drugie. I teraz nam grę szuka. Jeśli się komuś ta gra spodoba, no i tu jeszcze mamy na dole, to mamy jakiś czat. Tu są ustawienia po prostu, ale my tego tam nie będziemy puszczać, ponieważ nam już znalazło grę po 26 sekundach. Puścił, tu masz do wyboru na graczy albo na AI. Ja puściłem na komputera ze względu na to, żeby wam tą grę na spokojnie pokazać te punkty, bo na graczy się gra trudniej, więc na razie po prostu puściłem na właśnie te AI. Gra nam znalazła po 26 sekundach. Dużo osób gra. Nie ma blokady na regiony, tak jak to robiło Wargaming. Tutaj po prostu można grać z Chińczykami, z Europejczykami, jeszcze przy rozsądnych pingach. Nie ma tych opóźnień takich za dużych, ja wam to pokażę zresztą. No chyba, że ktoś ma słabego neta, to wtedy mu obojętnie jaka gra, to będzie mi zawsze lagi. Wchodzimy do gry, troszkę to trwa. No ale to powinno zaraz się puścić. O, już się ładuje nam mapa. No i teraz tak, musimy wybrać, gdzie chcemy startować. Ja sobie, powiedzmy, wezmę jedyneczkę, żeby było bliżej. No i na czym to polega? Polega, to jest oczywiście, mapa się nam się wczytała. Wybraliśmy stronę, włączyliśmy tutaj wojszczanę, żeby nam to nie przeszkadzało. I musimy, powiedzmy tak, myśmy tutaj wylądowali, wyładowali się w sumie, lepiej mówiąc, na tej pozycji. No i z B musimy przejść do E. Te E musimy podbić i później będzie nam się odblokuje tutaj baza. I tak samo z dołu A do D. I jeszcze jest C takie na środku, nie? Tak mniej więcej gra wygląda. Mamy Hasdrubala, mamy tutaj różnego rodzaju umiejętności. Tutaj są gracze przeciwnika, nazwy ich. U nas też dwóch wywaliło akurat. Prawdopodobnie sami wyszli, bo tutaj jest tak, że tam próbują doświadczenie zdobyć. Ostatnio Chińczycy się za to biorą i banują takie osoby. Też różne rodzaje jednostek. U mnie są hoplici, tu widzimy łuki, procki, skorpiony, tu jest nazywana jako lekka artyleria, jazda, hoplici, tu jest akurat falanga niżej. I tak mówiłem, jesteśmy tutaj przy B, to musimy bronić, to musimy podbić, jedzie kawaleria, to my obniżymy
tutaj falangę niżej i postaramy się ich dość mocno przejąć. Później jak jesteśmy głębiej, możemy uderzyć R-ką. O, tak i ładnie tutaj odepnęliśmy. Męczy nam się tutaj ta falanga, więc musimy dać do tyłu. Kolejne jednostki są, troszkę tego dużo. Z góry lecą jakieś strzały. Możemy dać sobie takie lekkie leczenie. Znów mocno masakrujemy do przodu. Te jednostki teraz się cofiemy. Uderzymy tutaj ciężko naszymi włóczniami. Chyba za daleko dałem. Tak to wygląda, jak to Talor Arena. Widzę, że próbują kolejne jednostki przejść. Znowu jedziemy dalej. Tu dość mocno kamy po prostu i robimy R-kę, żeby to odepchnąć. Tą grupę do tyłu tymi wojskami. Ja później wam dalej wytłumaczę, o co tam chodzi. Musimy cofnąć, bo tutaj widzę, że próbuje nas komputer też zaś, więc musimy zmienić taktykę. Możemy go jeszcze osłabić tutaj tą umiejętnością. No już to mam troszkę, że tak powiem, wyćwiczone, bo dość dużo gram w tą grę, więc dużo rzeczy tutaj wiem. Ale musimy uważać, bo nam też może morale spaść. Te białe to jest morale, niebieskie to jest życie. Te paski to są zmęczenie falangi. Cały czas trzeba tutaj klikać, uleczać się, co da radę to zmniejszyć się. No i tutaj łuki też od nas. O, koleś cały czas wali łukami. Próbuje pomóc. Ale przejmują nam B. Zobaczcie, B jest stracone. Czyli co, musiałbym się wrócić i to B jeszcze przejąć, bo ktoś nam tam to zrobił. No teraz za bardzo nie przesuwam tej falangi, no bo zrobiło się małe zamieszanie w kółku. Musimy tutaj powalczyć z koniami, ze wszystkim. Cały czas mam oczywiście falangę na dole, po to, żeby... No jest lepszy, no to jest dużo jazdy. Tak troszkę w kupce jesteśmy. Możemy tym jednym oddziałem troszkę tutaj niżej jechać. O, zobaczcie, jak przyciskamy tą jazdę. No i uderzymy uczniami do przodu. No i idziemy dalej. Póki jeszcze nie ma tak 100%, jak jest 100%, to później to za dużo nie zadaje. Możemy to już wyłączyć. Tą falangę porozwalać, te ostatnie jednostki. Jakieś leczonko. Dobra, udało się. No i musimy przejąć z powrotem ten punkt, ponieważśmy go stracili. Ktoś nam wszedł na plecy, zrobił punkt. Teraz tak, tutaj punkty lecą. Plus 2 dla niebieskich, plus 2 dla czerwonych. My jesteśmy jako niebiescy. Tu widzimy, że jest obóz przeciwnika przejmowany. Są dwie opcje. Albo jak można wygrać? Albo zdobycie 3,5 tysiąca punktów. Albo po prostu przejęcie, powiedzmy, jednej linii, tak jest tutaj A, D, do punktu, do bazy wroga. Ktoś tutaj jeszcze idzie. Do bazy wroga i bazę przejąć, mając więcej jednostek u bazy wroga. I tutaj ta flaga musi na dół zejść. Już jest 3-3, więc nie zostanie przejęcie. No my teraz przejmujemy B. Łuki nam walą, więc prawdopodobnie nas masakrują. Jest dużo, jestem sam, no nie szkodzi, inne rzeczy są poprzejmowane, mamy przewagę, znów musimy szybko tutaj osłabiać to. Robimy w taki sposób, żebyśmy tędy zaszli, to dość tak obrywamy od tych łuków. Jest troszkę tutaj zamieszania, lepiej się gra w zespole, nie jest to tak do końca prosta gra. Ale do opanowania, bardzo przyjemna, to Talor Arena. No, złapaliśmy hoplitami jedną stronę, tutaj trzeba się troszkę bronić, używać tych umiejętności. CB jest przyblokowany, nie da nam punkty. Dalej cały czas 2 na 2, jeśli chodzi o AI, naprawdę tutaj AI gra czas... Często się śmiejemy z chłopakami, że wolelibyśmy komputera jako gracza niż ludzi, bo komputer lepiej gra. Tak to wygląda. Nie udało nam się tego przejąć tak do końca, no ale zaraz powinno się to udać. Oglądać
Trzeba, jak wygląda zmęczenie. Możemy. Tu w sumie nie mamy na tym falangi. Na dwójce. No trzema oddziałami po prostu. Dobra, olać to tam. Trzema oddziałami dowodzimy. O, podbite. Zniszczone zarabicie podbite i pójdziemy na punkt E. To pewnie jacyś przeciwnicy będą. No i oprócz tego zrobili, co te zrobili nowego, że te jednostki mogą się leczyć. Tu mamy taki znak leczenia. Jeśli tu wrócimy, to nam się to wszystko, te niebieskie, nam się zrobi do końca. Dodatkowo możemy wrócić do bazy, jeśli nasze jednostki nie walczą, to też możemy zrobić fallbacka. Zobaczcie, to idzie wolno, bo są puszczone. Jest falanga puszczona. I tak jak mówiłem, 3500 punktów lub też przejęcie bazy, jak się uda. Teraz akurat nasza baza przejmowana, dlatego że środek jest, był tutaj od komputera. O, idziemy do przodu. Jeśli przejmiemy ten punkt E, to tutaj w tym miejscu zrobi nam się punkt leczenia. Więc będzie można wtedy wrócić i się uleczyć. To zrobimy szarżę. To może być szarżej, szarżą tutaj tymi jednostkami do przodu. Jest to gra bardzo zespołowa. Jest to bardzo fajna strategia. Jest dużo jednostek. Zdobywa się te doświadczenie. No i też możemy zobaczyć, kto ile zabił. Ile żołnierzy zabitych, uszkodzenia i tak dalej, i tak dalej. No też są później obozy przejęte. No ja jestem na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o statystyki tych 10 graczy, którzy grają. Ale ja tu stary wyjadacz. To też inna sprawa. Punkty cały czas przychodzą. Obozu się nie udało zrobić wroga, więc można to wygrać też poprzez punkty. I tak mówiłem, B przejęte, ten jest przejęty, E będzie przejęte i wtedy można obóz zrobić, bo jest cała linia, ewentualnie od C i tutaj też obóz można przejmować, główny, albo po prostu przeczekać te punkty. Zrobimy E, zrobione, i w sumie możemy te jednostki szybko uleczyć, żeby były nam całe, jeśli chodzi o siłę. Gram na żywo, powiem tak, gram i po prostu nagrywam, nie jest to replay, jest to po prostu moja gra. Z replaya na pewno by mi było łatwo, bo tu dochodzą jeszcze emocje. Też inaczej, to nie jest tak na spokojnie. I mamy tutaj trzy tutaj umiejętności tego Hasdrubala, szarża. To jest takie leczenie, oprócz tego jeszcze mamy obronę do broni. Atak, morale większe, bo to morale też nam może spadnąć, to jest ta pierwsza, ta biała linia, jak nam spadnie morale, to te jednostki wtedy uciekają. I zobaczcie, uleczyły się. I teraz tak, te jednostki też zdobywają doświadczenie. Tu widzimy, że są takie oznaczenia. I czym jednostka jest podczas bitwy oczywiście, czym jednostka jest bardziej doświadczona, to ona lepiej walczy. O 50-70 chyba nawet procent. Więc to może być jeszcze zmienione, bo ta gra jest w fazie beta. Więc oni jeszcze tam mogą coś poprawić do tego czasu, ale naprawdę jeśli te jednostki ładnie walczą, zdobywają doświadczenie, się tam zabijają przeciwnika, się zdobyły, przejmują te punkty. Jest teraz 6-0, zobaczcie, znów czerwona baza pada. Może się to zakończy, my tam spróbujemy dojść. Tak to tak wygląda. A możemy sobie dać prosto do bazy iść. Jest 9-0. Więc jak ta baza jest przyjęta, to zakończy się gra jeszcze przed czasem. I tak mówię, te jednostki zdobywają doświadczenie, one później znacznie mocniej walczą tutaj z wrogiem. Bo te statystyki są po prostu zwiększone o ten dany procent. I to raczej będzie koniec. Nie zdążymy tutaj jeszcze pomóc, zobacz, komputer też szybko się wraca. To z graczami jest trudniej, znaczy trudniej, zależy jakich się trafi, bo niektórym jest jeszcze łatwiej się gra niż z botem, a z innymi się gra ciężko, nie? Tak to wygląda. Tu jest takie zamieszanie, widzimy kawalerię, a tu jest kawaleria. Jest po 6-6, czyli jest teraz przyblokowane, ale jak ja wejdę, wejdę do 7, jeśli chodzi o graczy. A jak ja wejdę, to sądzę, że to poleci dalej. Musi być po prostu, żeby się ta flaga robiła, ten obóz wroga, to musi być więcej w tym okręgu, w tej bazie naszych jednostek, naszych sojuszników i tak dalej, i tak dalej. Więc tak szczerze powiedziawszy,
przy dołączeniu tutaj moich jednostek. Zaraz się gra zakończy. Jedną bitwę pokazałem. Mam nadzieję, że wam się gra spodoba. Poradniki dorzucę, jak coś zmienić. Jest trochę z tym roboty. Dużo zamieszania, dużo się dzieje. O, zdobyte złoto, doświadczenie, teraz na pierwszym miejscu. Zrobimy kontynuuj. Osiągnięcia na prawej stronie wyskakiwały. No i tutaj doświadczenie generała jako wolny exp. Ten wolny exp też do głównej takiej puli też przeszedł punkty za grę. Ja tam, za to, że ja tam ten wąwóz tymi hoplitami dałem falangę i było wąsko tam, widzieliście, jak to wszystko chyciłem w środku, nie? Bo nie mogli przejść. Obniżyłem po prostu falangę i kawalerię, to wszystko przyblokowane. I łatwa wygrana. Tak to wyglądało. Dobra, no to tyle, jeśli chodzi o opis tej gry. To jest taki bardziej, to może to nie jest poradnik, to nie jest jakaś recenzja, to jest po prostu opis gry. Czyli co jest, co się robi, na czym ta gra wygląda, plus jedna bitwa. Mógłbym następną bitwę jakimś innym zagrać. Zobaczcie, do drzewka to mogę dalej hobbitów robić i też słonie są do zrobienia. Naprawdę zabawa jest przednia. Mam nadzieję, że się to spodoba. To do następnego razu, panowie, panie. Do następnych jakichś moich odcinków. Trzymajcie się ciepło. Pod filmem poradniki. To tyle. Cześć.